W takim razie ja zaraz zamykam paczkę, a wy takie paczki możecie właśnie zamawiać sobie, bo ta paczka zaraz trafi w ręce mojego widza, w bądź widzki, zobaczymy. No i oczywiście pamiętajcie, że taką paczkę możecie również wy zamówić z linku w opisie w Palion Style. Zapraszam. Ale moi drodzy, witam serdecznie, dzisiaj będzie wyśmienity film i oczywiście oglądajcie do końca, bo dlaczego? No dzisiaj nie ma żadnych tabliczek przed domem, dzisiaj jest wybitny dzień i mój pomysł, moi drodzy. Moja głowa dzisiaj pracowała i dzisiaj robimy malutką bazę pod domem Noobka. Wszystko przygotowałem w domku Noobka. Moi drodzy, pod domkiem Noobka jest tak idealnie przygotowane, że na jedną kratkę będzie baza pod jego całym domkiem. Damy ten itemek, który powoduje, widzowie, że widzimy przez ten bloczek, patrz, o właśnie, w ten sposób, nie, że tutaj, tu nie widać, a tu widać. I zrobimy całą podłogę z tego u niego. I co? No i będziemy go podglądać, moi drodzy. A ta baza wyjdzie naprawdę świetnie, bo będę robił ją z ptychem. A ptych uda jakieś komputery, prawda, inne rzeczy. I nas pomniejszy dzisiaj. I tam będziemy w tej bazie siedzieć. Dobra, widzowie, a zanim tam pójdziemy, to zapraszam serdecznie na Palion Style. Świetne, wybitne rzeczy są, jak wiecie. Niedługo bryloczek Lolo sobie wejdzie. Tak, jak widzicie, tu jest taki bryloczek. I niedługo nowy bryloczek będzie. I w ogóle dzisiaj w tym roku będzie dużo nowości. Po prostu śledźcie razem ze mną, ja was będę o wszystkich informował. A jeżeli nie macie jeszcze nic z Palion Style, to zapraszam serdecznie, bo są świetne, ciepłe czapeczki, bluzy, szaliczki i wiele, wiele więcej. Dlatego zapraszam serdecznie. Witamy ptycha! O, widzę, że koniec świąt ptycha, co? No tak, no święte, święte i po świętach. Choinki zdjęte, teraz już te światełka zdejmuję, nie? Czyli wszystko, mogę ci pomóc, nie? O, sorry. No tak, już pomogłeś. Sorry. Muszę się przeprosić, ale ptychu, dzisiaj naprawdę mam fajny pomysł. Powiedz mi, czy ty masz te piękne narzędzie, które pomniejszy nas? Wiesz co, czekaj, gdzieś miałem, sprawdzę je, chyba w skrzynce. Ile ty masz tu świątecznych rzeczy? No wiem, masz? O, ptychu, bo dzisiaj chciałbym zrobić taką maluteńką bazę pod domem Noobka, no. Taką na jedną kratkę i tam będziemy mieli wszystko. I zrobimy one way glass pod jego podłogą i będziemy wszystko widzieć pod jego podłogą. Tylko musimy przetestować tak, żebyśmy się pomniejszyli idealnie, żebyśmy na tą jedną kratkę byli, także możemy to przetestować. Dobra, no poczekaj, ja przetestuję na tobie w takim razie, poczekaj. Okay, ja tu ustawię, o tak, bo taka baza będzie. Zmniejszenie. Okej, już, gotowy? No. Boję się. Dobra. O! Zobacz, czy będzie git. Perfekto! Perfekto, tak? Patrz. No jest gitara. Perfekto. No i super, no tu i wejdę super. Po dobra, tym? Fajnie. O, dobra, po schodach wejdziemy na jeden. Tak. O, na jeden blok się nawet da. Bo tutaj masz tego jump boosta. Tak, skąk. O, idealnie! Dobra, perfekcyjnie. Ptychu, zrobisz to perfekcyjnie. To. Tak, musimy iść teraz tak. Ja mam książkę, napiszemy, musimy jakoś Noobka wykurzyć z jego domu, więc napiszmy mu, że. A czy powiemy mu, że to zmienia się w szarość, no. I musi pozbierać kwiatki, pełno dirta, ale... i czegoś jeszcze. Ja mu a czy ty rozpiszę. Chcesz to Noobką i powiedzieć, że się, że to, że to cię będzie w szarego zmieniał znowu, czy co? Dużo kwiatków. Oprócz tego trzeba mu rozpisać, żeby... Dirta! Dużo dirta i co jeszcze może ten... To się skawnie, no. Nie ma sensu mu liczb pisać, bo on tych liczb nawet nie zna. Co jeszcze może? Co jeszcze? Kolory jakieś. No właśnie, kolory. Ale to poczekaj, no to po co on będzie to zbierał? Do czego? Wszystko co kolorowe. Do tego, żeby... No powiemy mu, że... Toid się zmieni znowu w szarego, jak nie nazbiera tych itemów. No takie trochę kłamstwo, nie? No ale trzeba go jakoś wykurzyć z chaty. Chodź. Mam nadzieję, że Toita nie spotka, nie? Idziemy, no mam nadzieję, nie, no Toita teraz nie ma na serwerze, chyba że wejdzie, no to wtedy będzie kaszana. Ale no musimy, no troszkę czasu podtrzymujemy, żeby zbudować tą mini bazylikę, więc mam nadzieję, że wszystko się uda, więc chodźmy do domu, widzowie. A ty przygotowałeś, tak? Wszystko? Co tu się stało? Ej, ten domek tak nie wyglądał, jak to przygotowywałem. Co jest? No, posprzątał dom? Nie, to na pewno nie jest to. Ej, a jak tu ładnie! Nie, on się spodziewa pewnie wizyty Noobci. O nie. Ej! Jak tu się to? Noobek! Co się stało? Noobek! Noobek, czemu tu jest tak czysto? Ja posprzątałem, ja! A co? Posprzątałeś wszystko? No jak? Ale nie po wierzę, co? Ale ładnie. Po to sobie dać więcej dirtu! Ej, nareszcie tu, ale tu jest pusto, no bo tu musisz coś dorobić fajnie. Ale no właśnie, powiem ci, no był tutaj zrobił. Taki syf, ale teraz tu jest pustka, no musisz coś naprawić. Porządek, no. Nie ma świąt już. Ty się spodziewasz, czy co? Jest wszystko gitara i się nie interesuj, Krysiu. A co planujesz w swojej chacie, bo tu masz teraz dużo miejsca do popisu na przykład tutaj. Tutaj ogólnie planuję zrobić tajną imprezkę, którą was nie zapraszam tutaj. Ej! Tutaj. Właśnie, mam przykrą informację. Fajna informacja jest to, że posprzątałeś dom, jest ładnie. Ale no bo... No.
Szarość się znowu dzieje. Osacza nas. Jest lipa. Chwilę, jak? Toit, Toit już ma objawy szarości, już się zmienia i potrzebuje twojej pomocy. Tu? Potrzebuje twojej pomocy, on potrzebuje rzeczy najbardziej kolorowych. Trzeba go wyleczyć. Chodźcie ze mną, chodźcie ze mną, pójdziemy razem go uratować, to. Ale go nie ma teraz, on wyszedł, ale on potrzebuje tych rzeczy. Rozpisałem ci je w książce. My nie możemy iść. My nie możemy niestety iść. Jak to? To pójdziemy razem uratować pojazdy! Nie możemy, musimy pilnować, musimy pilnować. Pójdziesz sam, musimy pilnować Toita. Uwaga, żeby nic nie zaraził. A ja mam inną listę rzeczy do zebrania, wiesz? To się podzieliliśmy zadaniami. W tej liście dużo kwiatków, dużo dirta, wszystko co kolorowe. Tak, no łatwe, no. Nie? To może być ciężkie, musisz. No co ty mówisz? Kwiatki zbierz, dirta zbierz i zbierz kolorowe rzeczy. Dobra. Tylko poza, nie może to być z wojanowic, wszystko musi być poza wojanowicami. Czyli muszę iść tam daleko, tylko i będzie, nie będzie mnie bardzo długo tutaj w tym miejscu. Damy radę, poradzimy sobie, no bo jak coś to dzwoń. I jak ja pójdę tak daleko, to tutaj będzie pusto i będzie, bardzo długo mnie nie będzie. No tak, no bardzo długo się nie będzie, no bo, ale jak, no, jak sobie nie dasz rady, to dzwoń, jak sobie... A wy jak mnie nie będzie, to będziecie tutaj i nawet możecie, będziecie mogli chodzić po całych wojanowicach i moim domku. Nie, no nie będziemy ci wchodzić do domku, nie? Bo to niemiłe, pan, zamykamy. To zamknijmy. No właśnie, zamknięte drzwi. A to idę. Idziemy pilnować Toita, no bo dawaj znaka, jak ci będzie szło, nie? Dzwoń do mnie. Dobra, idę. Dryndaj. Dobra. Cześć! Pani, on ma pomysł. No. Mogę go pomniejszyć, proszę. Nie, bo ty będziesz... On będzie poszedł, już się udało, ptychu, nie zdradzajmy naszego planu. Patrz, jak poszedł daleko, poczekaj. Niech on pójdzie za horyzont. Już idzie, patrz, po lodzie. Poszedł, nie ma go. Dobra, chodź. Wbijamy. Zowie, przygotowałem tu idealne miejsce, patrz. Niby, patrz, zejdź sobie. Nie ma tu nic. Nie? No nie, no... Wejdźmy do góry, uwaga. No i... Pomnijź mnie. No bo czekaj, chodź tu, w zasięgu musisz być. Jestem? No. O! Dobra, i patrz to. I co teraz? Co? Jest miejsca! Miejsca nie ma! Kurczaki, zapomniałem miejsca! O nie! Pomóż mi! Chowaj się! Kurczaki, naprawdę zapomniałbym mięsa ze skrzynek. A jak nie mam mięsa, to nie będę mógł biec, a po co ja mam zbierać bez biegania? Dobra, idę. O, widziałem go! Poszedł, ale fart! Stary fart, jak nie wiem, nie? Ale fart! Dużo miejsca! Możemy tu zrobić taką willę, jak taką małą, ja nie mogę! Ej, tu pokoje można nawet zrobić, ale to i tak można wszystko, poczekaj, trzeba zrobić najpierw podłogę. Patrz, taką. Ja nie mogę postawić! O nie! Kurde, zapomniałem zbrojek moich, no! O nie. Co moje zbrojki, chwilę. No nie widziałem go. Gdzie jest panie ukryty? Czemu ten dziś został zniszczony? Czekaj. Ciu. Widział to? Nie. Co się tutaj... Ej, nadepnę. Chwilę. Czekaj. Nie było tego, to nie, zniszczyłem tego dirta, on podejrzewa. Chodź szybko. Czekaj, dobra, ale będziesz musiał mi powiększyć. Tak, zamuruję ten domek. Idź. Powiększ mnie. Szybko, czekaj. Jest. Idę. Dobra, jak co się dzieje? Czemu ty nie jesteś tam? O, cześć. Ja bo zapomniałem mięsa, potem jeszcze, jak to się mówi, zapomniałem jeszcze... Czego? Jak to się, zbroi, ale już mam. A, dobrze, dobrze, że uzbrajasz się. Uważaj na siebie, no bo pamiętaj, dużo kwiatków, dużo dirta i dużo kolorowych rzeczy. Dobra, to po. Dobra, chyba jesteśmy wolni. Dawaj. Lecimy, dobra. Zapomniałem, że ta podłoga nie będzie pasować. Co teraz? Ty, panie, jesteś tutaj gdzieś? Ej, jesteś tu gdzieś? Powiększ mnie, czemu on co chwilę tu przychodzi? W moim domku nie ma nikogo, to fajnie. Tu jestem, no przed chwilą poszedłem. Wiesz co, chyba... byś patrzył, czy nikt nie wchodzi mi do domku, bo coś podejrzewałem. No nie ma najmniejszego problemu, no bo no jasne. I nie wchodź ty, zakaz masz. Oczywiście, jak najbardziej. Tylko ja idę na razie, będę tam co jakiś czas patrzył, czy wszystko jest w porządku i tak dalej, okej? Okay? Dobra, to pa, no, idę po te kwiatki, uratujemy. Dobra, uratujemy go, trzymaj się, Nubo. No pomnisz mnie. Ja nie wytrzymam, nie? Czekaj. Ja nie dam rady, ja nie poradzę sobie, dobra. Zapomniałem, że nie mogę, bo chciałem drewniany, żeby tu było miło i co teraz? No i no to zniszczmy podłogę. No. I postawmy na to. Myślisz? A możemy tak zrobić? Poczekaj, patrz. Ej! Nie właśnie, wiem, właśnie. Poczekaj. Nie, bo patrz co tu się dzieje, patrz tu. Czekaj, tu. Widzisz? To. A myślisz, że ci skapnie, nie? Będzie trzeba tą, całe to podłożyć pod to drewno.
Dobra, damy radę, damy radę. No dobra, dawaj, radzimy sobie, robimy tą podłogę, dawaj całą. No damy radę, mamy dużo czasu. Bo tam baza musi być, nie robimy byle jak, robimy najlepszą bazę na całym wszechświecie. Dobra, widzowie, idealnie to zrobiliśmy, bo pod drewnem aktualnie mamy coś takiego. I można zrobić, teraz jest idealnie. Problem w tym, że nadal jest źle. Wiesz dlaczego? Czemu? Bo nie postawimy na tym nic, musi być tak. No to trudno, nie? No nie, no musimy to zrobić do końca tą podłogę. Raz. Tak, bo okay. Nie postawimy żadnych rzeczy na tej podłodze, bo nie niewymiernie po prostu. Więc trzeba radę tutaj dokończyć tą piękną podłogę. Więc tutaj możesz dokoptować. Ja zacznę stawiać one way glassa, czyli tu musimy... Właśnie, stawiaj sobie. Całe to, ja nie wiem, czy mnie podołamy, nie? Dobra, damy całe radę, to skopuję. Najważniejsze, żeby tylko obubek nie będziemy przyszedł, mieli nie? Dosłownie cały domek wgląd na niego. Ej, tak, to będzie mocne. Cały, dosłownie cały. Dobra, tutaj. Ej, a może zrobimy, stary, jakieś jeszcze takie prze... A poczekaj, tu. A możesz wejść pod to? Nie, nie mogę. Nie da się, nie, to już było zbyt grube. To już było zbyt grube, dobra, tu trzeba jeszcze porobić. Nawet pod stołem. Cały dom. Ściany jeszcze trzeba zrobić, a ściany zrobimy z tej wełny. Więc dobra, to będzie dobra. Można położyć to w ten sposób. Tam jeden kratka, jak będzie mniej. Ej, a czemu tylko zielona? Ja też chcę żółtą. Ej. Co? A co, to chcesz mieszać? No. No dobra, no to możemy... Ładnie. To pół na pół zróbmy. Tu będzie... O, i to drugą stronę zrobisz. Dobra, z, dobra. Z żółtej, a ja dokoptuję, prawda? One way glass. Ale kurde, wiesz co jest najgorsze? Że wystarczy, że jedna osoba skopie dirta i cała baza jest spalona. To prawda, ale trzeba też pamiętać, że tak naprawdę Nubek może zaraz przyjść i będzie i tak chwal start, więc nie, tak nie mów, tak nie mów. Tak nie mów, on już daleko daleko. Całą chatę rozkopaną, przecież nie, to jest takie oczywiste. On już daleko poszedł. Dobra, robię. Czekaj, pyk. O nie mogę tego tak, tu musi być trawa. Dobra, cyk i lecę z tym. Dawaj, no. Zaczynam. Yo! Dobra, zaczyna to jakoś wyglądać. Ja nie mogę. Całą bazę będziemy widzieć. Żółtą wełnę biorę w takim razie i zrobię sobie żółtą. Dobra, zrób te ścianki. Dude color. No co, ja nie wierzę, no błagam, żeby ta baza przetrwała widzowie jak najdłużej. Jak on kliknie przecież w ten Godirta, to mu się zamieni tak, on wystarczy, że kliknie w podłogę. No nie, jakby na przykład, nie wiem, chciał crafting otworzyć i nie no nie błagam, wiem, no błagam. Parę. Nie, no nie, nie. Tragedia, nie? To jest chwila, moment i nasza baza będzie totalnie spalona. No dobra, niech ona przeżyje chociaż tydzień, błagam. Ale nie, on się nie skapnie, że my jesteśmy tacy mali, pomyślisz, że to jest jakieś, nie wiem, no podziemie jego. A, no może, no dobra. Wiesz co, to myślisz, że on się skapnie, że my zrobiliśmy nie się na jedną rozwali tego, nie rozwali tego, w sumie tak, jest to racja. No dobrze, że to jest takie małe, bo pomyślisz, że to jest po prostu jakiś przedsionek, nie ten. No, dobra. To prawda. Ej, co ty zrobiłeś? Co? Już tam leży ten one way glass. Gdzie? Ale tak, ja zaraz idę do góry. Dobra. Ja będę musiał... O, wszystko? Wszystko. Czy ja doskoczę tu? O nie. No nie doskakuję. Musisz mnie leciutko zwiększyć, tak minimalnie. Nie, a masz to, schody. A, okej. Okay. A czekaj, tylko teraz to będę musiał to zniszczyć. Będę musiał zrobić tak, o. Jak ja jestem mały, nie mogę. Dobra. Ale jest git. Stawiam. Nie mogę stawiać. Czekaj, to możesz zostać na razie, okej? Okay? Ja tutaj. Dobra, zostanę. Muszę odkliknąć całą podłogę. Dobra, zróbmy na razie tak. Cyk. I klikaj, no. Rado, muszę tutaj to kopnąć. Nie, to musi się zakleić. Ej, to ja może się przeszykuję itemy z piecaka. Powiedz, co byś chciał. No jakieś komputery, tylko to wszystko na jedną kratkę musi być, to nie może być duże. Jakieś komputery. Dobra. Wiadomo, jakiś piec chyba też jakiś, nie? Piec, jakieś piecyki, takie... no takie rzeczy, to będzie git. Żebyśmy mogli przetrwać. Jak skrzynkę? To wygląda. My nie otworzymy chyba skrzynki, nie? Skrzynki, no kurde. Shulker! O, shulker otworzymy. Dobra. Dobra, sobie teraz tak. Shulkery. Muszę odkliknąć w całą podłogę, żeby było zakryte. Naprawdę, on kliknie raz, jest koniec. No jest lipa, no, ale trudno. Jak to a wygląda? A nie, on nie kliknie, on się nie skapnie, naprawdę, jestem pewny, że on się nie skapnie. Jak to wygląda? Nie dowierzam, widzowie, co to za baza będzie. Okej. Okay. Dobra, pyk. Widzisz mnie? Ej, nie, to... Co? Widzisz mnie? Widzę cię! Nie, no to jest za OP. Tutaj seria wygląda, jakby to był normalny domek. Koks, nie, to jest cudowne, nie? Tyk. Dobra, czekaj, mam piece, posprzątał chatę.
Shulkery mam, komputery, tak, oba komputery jeszcze. Dobra, idealnie, nie, no to wygląda jak normalny dom. Czekaj, teraz pytanie, gdzie zrobimy wejście do tej bazy? No tutaj od boku jakoś zróbmy. Od boku? Nie było... No. Kurde, ja mam klapy i co teraz? A, jak masz klapy, to dobra, to klapy, no, to będzie dobry pomysł. Czekaj, tylko gdzie je dać, gdzie je dać? Gdzie no, dać klapy? A może jak ma drzwi, no to pod drzwiami jakoś. Od razu? No. No dobra. Niech tak dawaj się tu stanie. Pyk, pyk. Czekaj, zrobię tutaj... to na odwrót. Ja tutaj mam jeszcze tak tego, jednego, o. Tutaj damy oczywiście drabinę. O nie, my nie wyskoczymy. Jak to? O nie, a powiększ nas leciutko, tak żebyśmy się mieścili na jedną kratkę, ale... Dobra, to spróbuj, poczekaj. Stoję nad tym, tu mnie nie zabije. Dobra. O. Zobacz. O, poczekaj. Nie! Minimalnie! Minimalnie? Tak! Spróbuj jeszcze minimalnie, dobra, próbujemy. Ale czekaj, to nie masz opcji chyba, czekaj. Nie, jeszcze tak, leciutko. Zobacz. O, patrz, teraz. Jesteś? No nie wytrzymam! To jeszcze, czekaj, to jeszcze minimalnie. Tak się da? Poczekaj, tak. Mieszczę się. Jest! Co? Jest! Jest! Dobra, na ten rozmiar musimy się zwiększać, dobra. Dobra, dobra, to muszę zapisać sobie na to. Ten rozmiar. Mam głowę jo, trochę w szkle, zwiększyłem. Mam głowę w szkle trochę, ale... No trudno, no. Ja, ale ciężko się patrzy teraz. O nie. No. Ale no, widać wszystko, nie, widać wszystko, widać wszystko. Tu jedynie to przeszkadza, jakby było, widzisz, ta trawa tak tu w tym miejscu, ale tak to widać wszystko. Aha. Dobra, no, no dobra, mamy, no. No to mamy, to mamy. No to teraz dobra musimy co? No i budować. Tak ci daję, łap. Ja tutaj zrobię tylko, żeby dirt nie był. Dobra, ja tutaj o tobie rzucam już jakieś pierwsze takie itemki i zaraz weźmiemy jakieś komputery może. Cyk. Szalkery. Dobra, to trzeba to rozstawić. O, zróbmy może pokoje. Ja chcę pokój. Pokoje tutaj? Będziemy, ja będziemy... pokój. No nie gadaj. No ja mam pokój. Ale szybko go zrobiłeś. No tak, no tak to działa, nie? To ja też a może robię. Czekaj, jeszcze jakieś drzwi sekretne zrobić. Dobra, mam pokój. Dobra, a co jak zrobić, pokoju, jak zrobić tu sekretne drzwi? No, trapdoor! Trapdoor? No, sekretny trapdoor. Czekaj, jak to to? Nie no, no. Zrób. No nie, no, wiem już jak. No właśnie, wiem no to, już dalej. Jak. Wiem już jak. Nie przejdę, no, muszę być mniejszy. No. Ale na dachu ustaw. No nie, i tak nie przejdziesz. Nie, no to i tak nie przejdę, bo nie mogę przeskoczyć na to. Kurczę blaszka. Ajajajajaj. Ale dobra, po co tu ten? Czekaj. No dobra, racja w sumie, tak. Nie musia... A bo nie da żadne to jakoś tak, żeby to było... No, nie... no musiałbym nie być mniejszy. Rady. A ty jak zrobiłeś? Ja nie zrobiłem. To fajnie. Ja czekam, aż ty zrobisz. Fajnie, mogę jakieś biblioteczki? Tak. Dobrze, no. I co jeszcze robimy potrzebujesz? Pokoje. To masz może 15 biblioteczek i... Kurczę, co jeszcze do tego, żebyśmy to jakoś ulepszyli? Te komputery chyba, nie? Co? No można, właśnie, no komputer będzie ładny. Dobra, tu dajemy cyk i enchant. Tego nie będzie widać, nie? No chyba nie będzie widać przez to. Ja nie wierzę, cały dom widać. Cały domek nuba widać. Że jest ciężko. Komputer cyk, się cyk chyba nie zmieści. No jak nie? Taki? No musi. Masz na TV-ka, zobacz TV-ka. No nie, no TV się nie, no mieści. Mieści! Co jest? Jest i TV-k! No i pięknie! Dobra, to TV-k jest git i dobra, i co tu jeszcze? A jak zrobimy, siedzenie? Jakie siedzenie? No to tutaj mamy problem, bo nie zrobimy siedzenia. Dobra, dam ci tutaj biblio. Dobra, czekaj, co? Pokażesz jeszcze jakiś sprzęt gamingowy. Nintendo jakieś, ale Nintendo kolorowe, na pewno nie szare. Nie, na pewno nie szare, nie ma takiej opcji. A spróbuj te może. O. Te one się zmieszczą. Dobra. Zobacz, da się, można nagrywać, patrz. Tak? No. Co jest faktycznie? Ja mogę po krawatyrze chodzić. Działa. No to no git, no to dobra, to co ci dać jeszcze z tego kompa, czy co? Cyk. To już wszystko ja nie mogę, ale dobre. Cyk. Nie, to jest przepiękne naprawdę, dobra, nie? Dobra, tu mamy jakieś, tu masz to. Tu masz no, skrzyneczkę. A łóżko? Masz łóżko? O, wyrko może. Ty, ale jak pójdziemy spać, to jak nie tepnie nas do góry? Ale ja tu mam syf. Ej, właśnie! Czekaj. Wika daje tu. Zrobimy taki chill room, o. Ja sprawdzę sobie łóżko, postawię. No, dawaj.
I ja mi się zdaje, że możemy tepnąć. Czekaj, zrobimy... Gdzie leży? Tu? Nie, nie mogę nawet spać na nim. Jest dzień, jest dzień. Jest zajęte, jest napisane. Aha, no dobra, ale fajnie wygląda, ale daj nie, mi też. Ale nie, poczekaj, ale patrz, 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 patrz. I tu? O! Biorę to. A nie, nie mogę, czekaj, to musiałbym tak zrobić. Dawaj, dawaj, dobrze, dobrze, dobrze. O. No to tak to i... mogę spać wtedy. Dobra, daj mi zielone. Czekaj, czekaj, muszę zobaczyć plecaku. Ja nie mogę, ale pięknie. Dobra, mam, no map. Mamy bazę, co jak ta baza wygląda? Masz, najmniejsza widzowie baza na Wojnowicach, jaką widzieliście i jaka nie, istnieje. Naprawdę kozacko, ja bym to jeszcze może jakoś upiększył, dodał coś tu jeszcze, może jakieś lampy. Dywan, chociaż dywan będzie, nie wiem czy my będziemy mogli chodzić wtedy. Juuu! Ale nie, baza. Dywan na pewno będzie mogli. Baza, znaczy wiesz co, pochodnie daj tylko, ale ty tak się nic nie zrespi, ja to wszystko widzę. No dobra, ale wiadomo, lepiej mieć to, ja się czuję jak jakiś steward malutki. Steward malutki, co jest? Dobra, jest przepięknie, nie, dobra. Nie możemy na dywanie chodzić, cześć to? Można. No ale na shifcie, no nie, to... Nie, walić dywan. Dobra, na razie jest git, no patrz, gdzie tu jest rzeczy, zostawmy tak na razie. No chyba serio, git, to jest poczekajmy, kąpy. Poczekajmy, aż Nubo przyjdzie z wyprawy, okej? Okay? A ja mogę sobie usiąść nawet tu, patrz. Mógł leżeć. Ej, możemy zaraz oglądać TV-ka. Teraz tak, i wychodzimy i czekamy na Nuba, czy czekamy tu na Nuba? Nie, ja bym czekał tutaj, no gdzie... No dobra, wyjść? Dobra, to czekamy na Nuba. Panion, jesteś już? Tychu. Idzie. Panion. Idzie. Szeptem. On jest chyba, go nie ma. Usiądę. Patrz, on wchodzi, nie ma. Wejdzie zaraz do domku. Proszę, dobra, do domu. Ja tu czekam. Nie chcę gadać z Panionem, nie chcę. Ale mamy bazę. Ej, a myślisz, że on zebrał tej temy w ogóle, czy nie zebrał? Jak patrz, idzie. Jest tu. Zobacz, stoi nade mną. Ja, ale żeby on nic nie naklikał, bo ej, tylko to jest... Ej, ale fart, że on z shiftem kliknął, patrz na co. Na co? On nie, on napłyt na ten, na... O kurde. Stary, to będzie przerąbane. Ej, a mogę go strollować? Mogę go strollować? Jak? Otworzę to na szybko. Ale tego nie będzie widział nawet. Tichu, to dawaj, kliknij w to, kliknij. Dawaj, klik, patrz to. Jak tutaj nie ma? Dawaj, pa. Panią... Okej. O Krysiu i panią nie mogą o tym wiedzieć. Nie słyszę tego, nie słyszę tego. Co jest faktycznie? Może ma... Ej, głos włączy, no coś, nie wiem. Czekaj, dawaj. Ej, jak mogę zestrolować? Wiem, patrz, mam pomysł, patrz. Jak on nie ogarnia, nie mogę. Chwileczkę. Patrz. Słyszał coś. Fajerwerki puść. Puść fajerwerki. Słyszę coś. Puść, dobra. Ej, fajerwerki! Gdzieś tu lata Krysi, panie, no nie! No czekaj, muszę coś wymyśleć. Wiem, oni będą chcieli... Stoi na mnie. Ej, a to działa, będzie podka działała na niego? Nie będzie chyba, nie? Jak on to stawia i nie odkliknął? No, może shiftem. Co? Czy jak on to robi? Siema tu Nubek, patrz co on pisze! Siema tu Nubek, sorry. To sorry. Nie zebrał tych itemków! Ale to co on zrobił tyle czasu? Wiesz, my zbudowaliśmy tajną bazę. Czekaj, czy mu nie jest przykro teraz? Czekaj. Nie, no gdzie? No nie wiem, no bo on będzie myślał, że to zaraz będzie szary znowu. Ej, nie, bo ja mam pomysł, patrz, ja mam pomysł, patrz. Biorę ten przedmiot i patrz teraz to. Co ty chcesz zrobić? Patrz. Idę do niego. No co ty robisz? Tylko co ty robisz? No proszę cię, i co ja taki malutki pojdziesz tam? Ja nie wiedziałem, czy kwiatki, czy barwniki, oni będą na mnie źli! Ale dobra, tych powiększ, jedziemy bokiem, nie idziemy do niego. No, nie wyjdę tędy, nie? Nie ma szans, jesteś za mały! Chodź. No, nie wiem, czy jakiś ci. Dobra, chodź, trzeba go uspokoić, chodź, tylko nie możemy zdradzić swojej bazy. Dawaj tędy. Czekaj, jakoś bokiem, dawaj wyjdź stąd. I poczekaj, nie rób nic jeszcze. Ja cię powiększam do zwykłego rozmiaru. Dobra, szybko. Żeby ci nie zauważył, nie przypał! Nie działa mi! Jak ci nie działa? Stary, nie działa to! Zostajesz taki na zawsze, nie na rzeczy. Nie mów! Wyjdź i obiegnij tu. Ja zamknę. Nie. Idź, bo trzeba zamknąć ten! Dobra, szybko! Dobra, chyba jesteśmy bezpieczni. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Chodź do niego. Dobra. Ej. Nubecku! Bubek! Bubu! Gdzie on jest? Nubek! Zajęty, a nie wchodzi do kibelka. A nie, on jest w kiblu! No bo jak tam łowy? Czemu tam są tabliczki, że nie dałeś rady? Ej, Nubek! Dałem radę! Nubo! No to dałem radę, wszystko! No czemu tam jest zapisane, że przepraszam, nie dałem rady przynieść kwiatków i tak dalej? Nie, udało mi się, nie, to są... To wcale nie było tak, że ja tego nie napisałem! Dobra, ale fajnie, że zebrałeś, bo i tak stoi tam wszystko w porządku już, wiesz? No, już jest naprawione. No. Czyli jakbym
Czyli jakbym nie zebrał, to nie bylibyście źli. Trochę nie, może. Nie, wszystko w porządku, nie, wszystko w porządku, Nubo. Trzymaj się. A dobra, no, serio, ale... jesteś super gość. Ale cię, dobra. Spadamy, ptychu. Ja teraz tak, lubię, dobra, no myślisz, go chciałem, wolałem go uspokoić, żeby było wszystko w porządku. No i co, no uspokoiliśmy go, moi drodzy, powiedzieliśmy, że jest wszystko git, że stojtem jest okej, ale mamy za to tajną bazę, o której on nie wie. No chyba, że kliknie se ptychu w podłogę przez przypadek, bo to jest Nubek, bo ja se w podłogę nie klikam, ale jak on kliknie, to będzie tragedia. Ale mam nadzieję, że ta baza przetrzyma jak najdłużej, dawajcie znać, jak wam się podoba i wpadajcie na Palion Style.